bardzo serdecznie wszystkich witam na dzisiejszym naszym spotkaniu. Jest to webinarium poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnościami. Naszymi ekspertkami są dzisiaj Monika Mazur-Zafał i Magdalena Szarota. Obie reprezentują Fundację Humanity in Action Polska. Z Magdaleną łączymy się zdalnie, jest w Londynie i połączyła się z nami specjalnie po to, żeby dzisiaj przekazać wiedzę związaną z tą prezentacją. Monika Mazur-Rafał jest współzałożycielką, prezeską i dyrektorką Fundacji Humanity in Action Polska. Jest zaangażowana w rozwijanie międzynarodowej sieci Humanity in Action, inicjuje, tworzy, pomaga realizować projekty edukacyjne, aktywistyczne, związane z obszarem działania tej fundacji. Magda Szarota jest aktywistką, badaczką specjalizującą się w studiach o niepełnosprawności. Współtworzy Humanity in Action Polska. Jest też współzałożycielką pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Kobiet z Niepełnosprawnościami, one.pl. I z mojej strony na razie to już wszystko. Oddaję głos już naszej pierwszej ekspertce, Monice. Moniko, włącz proszę mikrofon, pokaż się naszym uczestnikom i gdybyś mogła jeszcze coś dopowiedzieć o sobie, swojej pracy, swoich działaniach. Przede wszystkim witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że ta tematyka wzbudziła Wasze zainteresowanie i że wspólnie możemy tę godzinkę spędzić. Cieszę się też na współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, bo temat osób z niepełnosprawnościami to temat ważny i często tak marginalnie traktowany. W mojej działalności towarzyszy mi dewiza, że zmiana sama się nie zrobi. Ją trzeba wypracować. A jak, to mam nadzieję, dzisiaj o tym opowiemy. Magda? Halo, czy mnie słychać? Mam nadzieję, że tak. Również strasznie się cieszę, że to webinarium ma miejsce i dziękuję wszystkim osobom, które się zapisały i które teraz nas oglądają. Nasza ta część taka prezentacyjna będzie składała się z trzech części, tak jak już widzicie na slajdach. I zacznijmy może właśnie od tej części dotyczącej tego, kim są osoby z niepełnosprawnościami. I tylko taki mały przypis na samym początku, myślę, że on jest ważny. Jak się domyślacie, ten temat ogólnie jest bardzo głęboki i szeroki, dlatego te wszystkie rzeczy, o których tutaj będziemy mówić, mówimy o nich w dużym uproszczeniu i to jest bardziej na zasadzie takiego sygnalizowania pewnych aspektów. I mam dla Was pierwsze pytanie. I do Was pierwsze pytanie, pierwsze zadanie. Gdybyście mogli napisać na czacie, jak myślicie, ile w Polsce mieszka osób z niepełnosprawnościami? Bardziej nam chodzi o liczby niż o procenty. Gdybyście mogli jakieś propozycje napisać. Jak Wam się wydaje, ile to jest osób? 115 tysięcy, 3 miliony osób, milion. Wioleta pisze kolejną propozycję. O, padło 4 miliony. Czyli dosyć duży rozstrzał, 500 tysięcy. Dużo. Tak. No jeszcze powiedzmy dwie odpowiedzi i uchylę rąbka tajemnicy. Okej. Oto odpowiedź. Faktycznie, Wioleta ma rację, dużo, a nawet bardzo dużo, z tym, że dokładnie nie wiemy ile. Znaczy przyjmuje się, że to dużo, to jest między około 5 a 8 milionów osób, natomiast te liczby się zmieniają w zależności od danego badania. A zmiennymi mogą być na przykład różne definicje niepełnosprawności, które są stosowane w tych badaniach, albo to, że pewne osoby z jakichś powodów nie chcą być kategoryzowane jako osoby z niepełnosprawnościami, albo też część osób nie zdaje sobie sprawy, że przysługuje im status osoby z niepełnosprawnościami. Także tych zmiennych jest bardzo dużo, natomiast no, to jest ogromna część naszego społeczeństwa.
Kim są osoby z niepełnosprawnościami? No to jest trochę takie pytanie niemożliwe do odpowiedzenia. W naszym środowisku aktywistycznym osób z niepełnosprawnościami często na to pytanie odpowiadamy w taki sposób, że mówimy zgodnie z prawdą, że jesteśmy jedną z największych i najbardziej zróżnicowanych mniejszości. Ogólnie też na świecie, procentowo też, jak się na to spojrzy. Dlaczego najbardziej zróżnicowaną? Dlatego, że osoby z niepełnosprawnościami należą do wszystkich grup społecznych i każda osoba może być albo może stać się osobą z niepełnosprawnością, niezależnie od wieku, przekonań, pochodzenia itd., itd. Jeśli chodzi o kwestie mniejszościowe, to używamy tego wyrażenia, żeby podkreślić, że doświadczamy ogromnej dyskryminacji i wykluczenia społecznego właściwie we wszystkich aspektach życia. I jesteśmy w pewnym sensie ulokowani w takiej wysegregowanej części społeczności. Jesteśmy w pewnym sensie oddzieleni od świata tak zwanego większościowego, czyli większości, wyobrażonej większości osób pełnosprawnych. I ta segregacja ma miejsce począwszy od edukacji, po kwestie pracy, rynku pracy, pełnego uczestniczenia w życiu kulturalnym i tak dalej, i tak dalej. Teraz możecie zapytać, no dobrze, ale dlaczego tak jest? Dlaczego ta sytuacja się tak przejawia? Dlaczego ten stan się utrzymuje społecznie? Jedną z odpowiedzi, jaką badacze stale udowadniają, że jakby pokazują, że problemem tej segregacji jest w dużej mierze fakt, że świat został urządzony stosując tak zwany medyczny model bądź charytatywny model niepełnosprawności, który w skrócie mówiąc zakłada, że niepełnosprawność jest czymś negatywnym. To jest coś, co nie jest pożądane społecznie. W związku z tym jest to coś, co powinno zostać albo naprawione, albo w jakiś sposób wyeliminowane czy wymazane. W związku z tym osoby, które posiadają tą negatywną i niepożądaną cechę, zostają poddane różnym procesom naprawczym albo dyscyplinującym. Nie są traktowane te osoby, nie jesteśmy traktowani w dużej mierze jako pełnoprawni obywatele i obywatelki, ale bardziej jako pacjenci, czyli pozostajemy w tej sferze medycznej przez większość naszego życia, bądź jako tak zwane ofiary losu, którym trzeba pomóc, nad którymi trzeba się pochylić. Stąd ta nazwa druga, model charytatywny. Tutaj macie jakby ciąg dalszy tej definicji. I teraz parę słów od Moniki. Zastanawiacie się może, czy osoby z niepełnosprawnościami są ofiarami mowy nienawiści. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, chciałabym przytoczyć definicję, którą jak widzicie na waszych ekranach wcale łatwa nie jest. Komitet Ministrów Rady Europy zdefiniował, że mowa nienawiści to są wszelkie formy wypowiedzi, czyli nie tylko słowo pisane, ale też wypowiedzi graficzne, też tweety czy filmiki, które przyczyniają się w różny sposób poprzez szerzenie, podżeganie, propagowanie lub usprawiedliwianie wszelkich form nietolerancji i widzicie ich przykłady, czy to nienawiść rasową, ksenofobia, antysemityzm, które zmierzają do tego, by wprowadzić podziały w społeczeństwie pluralistycznym po to, żeby jakieś grupy były na marginesie i nie były równo traktowane. I teraz stosując tę definicję mowy nienawiści, bo jak wiecie, mowa nienawiści jest terminem szerokim, ale trzymajmy się tej definicji. Wracam do próby odpowiedzi. Znowu, nie jest tak łatwo. W Polsce przeprowadzono dwa poważne badania występowania mowy nienawiści przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. I uwaga, uwaga, największa liczebnie mniejszość w ogóle nie została wzięta pod uwagę.
Oczywiście to nie chodzi o to, żeby krytykować te badania, tylko w powszechnym mniemaniu osoby z niepełnosprawnościami nie są widoczne. Ale przecież wszyscy, jakby, którzy pracują z dzieciakami, z młodzieżą, słyszą, jak w praktyce osoby z niepełnosprawnościami i różne określenia związane z chorobami są chociażby używane jako przezwiska, jako wyzwiska. Przypomnę kilka: debil, idiota, imbecyl, kretyn, chory psychicznie. I to pokazuje, że osoby z niepełnosprawnościami są powszechnie stygmatyzowane i w naszym języku funkcjonują w zasadzie na równych prawach. My, normalsi, oni no, jednak trochę gorsi. Czy tak powinno być? Oczywiście nie. I tu przekazuję głos Magdzie. Teraz mam nadzieję, że widzicie kolejny slajd, na którym znajduje się zdjęcie, które jest bardzo poruszające dla mnie też osobiście. To zdjęcie dokumentuje dosyć wstrząsający moment, który wydarzył się w zeszłym roku podczas protestu osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. I być może, jak pamiętacie, w pewnym momencie osoby z niepełnosprawnościami, protestujący, pełnoprawni obywatele i obywatelki, zostali oddzieleni od reszty świata grubą kurtyną, grubą kotarą. I oczywiście to zdjęcie dokumentuje mega ważny moment w historii polityki też i tego, co się wydarzyło w Sejmie. Dla nas to zdjęcie również traktujemy symbolicznie, to znaczy ono w niesamowity sposób ilustruje tą wcześniej wspomnianą już segregację społeczną. Pokazuje też, że przy takiej segregacji właściwie niemożliwe jest równe partnerskie traktowanie tej grupy. Niemożliwy jest dialog, a z drugiej strony za tą kotarą, tam gdzie jest ten świat większościowy, mowa nienawiści i pejoratywne określenia, które Monika przytoczyła, które są bardzo mocno zakorzenione w języku polskim, hulaj dusza, to znaczy jest ich pełno i czasami nawet bezrefleksyjnie, może nawet bez złych intencji, ludzie używają ich na co dzień. I teraz z jednej strony mowa nienawiści skierowana jest w stosunku do osób z niepełnosprawnościami i jak pokazują badania, ona leży u podłoża przestępstw z nienawiści, również w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, ale z drugiej strony jest ten cały jakby katalog tych pejoratywnych określeń i zbitek językowych, które nawet jeżeli nie są skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, to odbijają się na niej czy na tej grupie rykoszetem. W związku z tym postulujemy, żeby oczywiście, mówimy nie mowie nienawiści, ale również zmieniajmy swoje nawyki językowe na co dzień, bo to naprawdę nic nie kosztuje. Natomiast koszty takiego języka są ogromne i uderzają rykoszetem w osoby z niepełnosprawnościami. Teraz mam kolejne do Was pytanie, zadanie. Gdybyście mogły napisać na czacie, czy spotkaliście się wcześniej z terminem społeczny model niepełnosprawności? Tak lub nie. Ania napisała, że nie. Parę odpowiedzi, że nie. Jedna odpowiedź, a nie, nawet więcej, że tak. Dobrze, ktoś jeszcze? Może jeszcze jedna osoba? Kogoś zachęcę? O, tak, super. Nie. I tak, i nie. W takim razie dla osób, które już wiedzą, co to oznacza, ten termin to odświeżymy, a dla osób, które pierwsze się spotykają, to wytłumaczę. Tak jak już wcześniej powiedziałam o tych modelach, modelu charytatywnym i medycznym, to już mniej więcej wiemy, z czym nam się to kojarzy, to model społeczny niepełnosprawności, łatwo to zapamiętać, to jest w totalnej kontrze do tych dwóch poprzednich modeli. To jest model, który został, i to jest bardzo ważne, został stworzony, wymyślony i wdrożony
przez osoby z niepełnosprawnościami, przez aktywistki z niepełnosprawnościami, aktywistów z niepełnosprawnościami. Ten proces takiej redefinicji tego, jak świat powinien być zorganizowany, gdzie de facto leży problem dyskryminacji, zaczął się w latach 60., 70. I tak w latach 80. mniej więcej ten model niepełnosprawności, społeczny model niepełnosprawności się wykrystalizował. I on jest w totalnej kontrze do tych dwóch poprzednich. I na podstawie swoich obserwacji, doświadczeń, osoby z niepełnosprawnościami dowiodły, że problemem, takim głównym problemem, który leży, który powoduje to wykluczenie społeczne, to nie jest niesprawność czy niesprawności danej osoby, tylko raczej to, że świat został uszyty na miarę jakiejś wyobrażonej pełnosprawnej większości i ten świat nie bierze pod uwagę różnych potrzeb osób, które mają różne potrzeby, ale też różne prawa. W związku z tym niepełnosprawność w tym modelu jest, tak jak widzicie, jest definiowana jako zjawisko i fenomen, który powstaje w interakcji z rzeczywistością zewnętrzną lub i ludźmi mającymi pewne stereotypy i uprzedzenia wobec osób z niepełnosprawnościami. Podsumowując, świat, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą stać się pełnoprawnymi obywatelami i obywatelkami, to jest taki świat, w którym model społeczny niepełnosprawności jest wdrażany w każdym aspekcie życia. Teraz przejdziemy do drugiej części naszej prezentacji, gdzie chcemy porozmawiać o różnych metodach reagowania na dyskryminację i mowę nienawiści. Przede wszystkim też chcemy opowiedzieć o tych sposobach, które testowałyśmy i opracowałyśmy w ramach pracy naszej fundacji. I tutaj może tak, mowa nienawiści jest o tyle niebezpiecznym zjawiskiem, że nigdy nie występuje sama w sobie, tylko prowadzi do innych naruszeń praw człowieka, czyli na przykład słowa mają przełożenie na rzeczywistość. Za dużą widocznością i ekspozycją mowy nienawiści idą z reguły wzrost przemocy fizycznej i ataki na osoby, które są akurat na celowniku. I teraz jakbyśmy mogli podsumować różne strategie, które pomagają reagować na to zjawisko, to jeden nurt jest oczywiście z kategorii edukacji. I my jako organizacja działająca w nurcie edukacji na rzecz praw człowieka w ten nurt wierzymy. Ale też zdajemy sobie sprawę, że przynosi tego typu działania, przynoszą rezultaty dopiero w długim okresie czasowym. Drugi typ strategii to przyczynianie się do zmniejszania skali zjawiska i też do mobilizowania społeczeństwa obywatelskiego do tego, by reagować na przykłady mowy nienawiści, stawać w obronie osób, które akurat zostały zaatakowane, by naruszenie praw człowieka nie było bezkarne w sieci. No i trzecia kwestia dotyczy sprawnego funkcjonowania państwa i prawa, czyli potencjalny sprawca mowy nienawiści powinna się liczyć z tym, że zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem. Niestety nie do końca mamy taką sytuację w Polsce. Wiele przykładów mowy nienawiści uchodzi płazem i jest kwalifikowana jako niska szkodliwość czynu. No ale w tej sytuacji wszyscy musimy robić swoje, czyli my wierząc w potencjał edukacji, wierzymy, że zmianę mogą generować osoby, które mają pewien potencjał liderski, które mogą angażować inne osoby do tego, żeby wspólnie działać. I w pracy naszej fundacji rzeczywiście stawiamy na to, by rozwijać kompetencje młodych ludzi i motywację do tego, by w ramach sieci skutecznie działali. Tak tylko nawiasem dodam, że nasza organizacja w Polsce działa jako niezależna fundacja, ale też działa we współpracy z konsorcjum organizacji w innych krajach.
kluczowe, co jest dla nas kluczowe w naszej działalności, jest wyciąganie wniosków z historii. Czyli bycie obojętnym na zło, na naruszenie praw człowieka w pewnym sensie jest przyzwoleniem na to i warto, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali i zadawali sobie od czasu do czasu pytania, co my jako obywatele, obywatelki w społeczeństwie polskim możemy zrobić w sytuacji, kiedy widzimy, że wszyscy nie jesteśmy równo traktowani. Tak jak już wspomniałam, w naszej pracy stawiamy na edukację, którą traktujemy nie tylko jako przekazywanie wiedzy, to jest jakby wstęp, ale przede wszystkim na rozbudowywanie umiejętności i kompetencji do skutecznego i efektywnego działania, a także do sieciowania młodych ludzi, by w ramach większych wspólnot mogli bardziej skutecznie i w większej skali reagować na naruszenia praw człowieka. Ale co jest w gruncie rzeczy kluczowe, to tworzenie takiej motywacji i inspirowanie do działania, bo można mieć wiedzę i umiejętności, a być pasywną osobą. Tutaj przekazuję pałeczkę Magdzie. Zacznijmy od pytania. Zaraz wrócimy do tamtego slajdu, ale najpierw chciałam wam zadać pytanie. Znowu na czacie, gdybyście mogły odpowiedzieć, ile wiesz o osobach z niepełnosprawnościami? Dużo, mało, średnio. Poproszę o jakieś odpowiedzi. Super. Średnio, niewiele, dużo. Jeszcze 4 osoby piszą, zobaczmy. Niewiele. W teorii dużo, w praktyce niewiele. Super odpowiedź. Coraz więcej, wciąż za mało. Średnio. Staram się coraz więcej. O, dzięki. No właśnie, wydaje mi się, że jak w każdym temacie, można wiedzieć dużo, ale to nie znaczy, że wiemy wszystko. Ja tak samo niby siedzę w tym temacie od lat, sama jestem osobą z niepełnosprawnością, zajmuję się tym naukowo, ale cały czas mam wrażenie, że jeszcze bardzo wiele muszę się dowiedzieć i tak dalej. Także tak jak na początku powiedziałam, temat jest głęboki i szeroki. I teraz przechodzimy do tego, co myśmy jako fundacja próbowały zrobić z tym głębokim i szerokim i bardzo fascynującym tak naprawdę tematem, czyli stworzyłyśmy książeczkę interaktywną o osobach z niepełnosprawnościami i starałyśmy się to robić w takim modelu, właśnie modelu niepełnosprawności, takim społecznym modelu niepełnosprawności, bo on zakłada też, że jeżeli tworzymy czy jakieś badania, czy w ogóle coś tworzymy na ten temat, nie robimy tego z dystansu do tego tematu, tylko staramy się angażować i współtworzyć to z osobami, dla których to doświadczenie niepełnosprawności jest doświadczeniem w jakimś sensie osobistym. Dlatego współautorkami tej książeczki są w dużej mierze kobiety z niepełnosprawnościami, a książeczka była też poza tym aspektem, też była jakby konsultowana ze środowiskiem aktywistycznym, aktywistów z niepełnosprawnościami. Czyli ta książka powstawała jakby zgodnie z filozofią społecznego modelu o niepełnosprawności. Dajcie mi sekundkę, przejdę na kolejny slajd. I teraz użyłam takiego wyrażenia interaktywna książeczka. O co chodzi? Nie wiem, czy spotkaliście się z takim formatem książki Zniszcz ten dziennik. To jest taki format właśnie książki interaktywnej, która zakłada, że czytelnik, czytelniczka w bardzo aktywny sposób uczestniczy w tworzeniu i we współtworzeniu treści danej książki. Ten format jakby wywodzi się bardziej z takiej popkulturowej, jakby z takiego popkulturowego trendu publikacji, ale widząc jak bardzo młodzi ludzie angażują się, używając ten format, stwierdziłyśmy, a co by było, gdyby użyć ten format i użyć go właśnie do takich treści edukacyjnych czy aktywistycznych. I od jakiegoś czasu publikujemy książeczki interaktywne, które dotyczą różnych grup mniejszościowych. Mam już na swoim koncie książeczki, które dotyczą
które dotyczyły między innymi Żydów, uchodźców i uchodźczyń, osób nieheteronormatywnych, no i teraz właśnie ta najnowsza nasza publikacja o osobach z niepełnosprawnościami. Model się fantastycznie sprawdził, nasi młodzi ludzie, no można powiedzieć, cały czas jakby do nas się zgłaszają i chcą pracować z tymi książeczkami. Także to jest w pewnym sensie jakiś tam nasz sukces. Najważniejsze dla nas jest to, żeby taka książeczka nie została niedotknięta, odstawiona na półkę. Przede wszystkim może być pomazana, popisana, wycięta, ale liczymy na to, że ona zachęci do interakcji. I teraz pozwolicie, że krótko opowiem o strukturze książki. Gdyby chcieć pracować po kolei z książeczką od początku do końca, to chcę opowiedzieć trochę o naszym pomyśle, jak starałyśmy się wprowadzić młodych ludzi w tę szeroką tematykę. Więc książeczka jest podzielona na trzy części. W części pierwszej skupiamy się na stereotypach, które wszyscy mamy o osobach z niepełnosprawnościami i takiej refleksji, że te stereotypy, a czasem nawet uprzedzenia, nie są kwestią indywidualną, bo funkcjonują w gronie naszych najbliższych, naszej rodziny, w szkole, w życiu publicznym i że jest to kwestia szersza. Skupiamy się również, i to jest też sedno problemu, na niewidoczności osób z niepełnosprawnościami w naszej percepcji. To jest pierwsza część książki. Druga część książki stawia pytanie, które też starałyśmy się zaprezentować w prezentacji, kim są osoby z niepełnosprawnościami. I tutaj chodzi nam przede wszystkim o to, by po pierwsze pokazać, że ta grupa jest bardzo zróżnicowana, że to nie jest jednolita grupa. Po drugie, chcemy pokazać, że tak naprawdę każdy z nas zna jakąś osobę z niepełnosprawnością wbrew pozorom, bo może być to taki typ niepełnosprawności, która wcale nie jest widoczna. I wreszcie chcemy pokazać, że niepełnosprawność jako taka jest pojemną kategorią i łączy się z tym pewne bogactwo i różnorodność tego środowiska, które no, nie da się ująć w kilku słowach. Tutaj starałyśmy się też pokazać na tych grafikach, mam nadzieję, że je dobrze widzicie, jakiego typu różne niepełnosprawności wchodzą w rachunek. I trzecia część książeczki, i już zaraz wam ją pokażę, nosi tytuł Niepełnosprawność, prawo człowieka i aktywizm. Jest jakby takie podsumowanie tej drogi, czyli najpierw poznajemy problem, później poznajemy trochę członków i członkinie tej grupy, a później jest takie jakby pytanie, takie skierowane do odbiorców pełnosprawnych. No ale co ty możesz zrobić we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, żeby doprowadzić do jakiejś zmiany społecznej? I w tej trzeciej części pokazujemy takie różne sposoby i podejścia do tego, jak przy różnych okazjach stawać się sensownymi sojusznikami i sojuszniczkami tej grupy, takimi drogowskazami dla nas, no to są właśnie prawa człowieka, społeczny model niepełnosprawności, czy tutaj po prawej stronie będzie konwencja ONZ-owska o prawach osób z niepełnosprawnościami. I takim jednym ze sposobów, o którym już wcześniej powiedziałam, to jest na przykład, nie wiem, próba zmiany swoich nawyków językowych. No można to zrobić od zaraz. I jak może zauważyliście, używamy takiego wyrażenia osoby z niepełnosprawnościami, czasem mówimy też osoby z niepełnosprawnością, używamy tego zamiennie, starałyśmy się nie używać określenia niepełnosprawni. I teraz skąd to się bierze? To się bierze z takiego podejścia wywiedzionego właśnie z tej konwencji i jakby z filozofii praw człowieka, który na pierwszym miejscu stara się postawić daną osobę, danego człowieka, a niepełnosprawność nie ma być definiującą cechą tej osoby.
I teraz znowu przypis. To nie jest tak, że wszystkie osoby z niepełnosprawnościami chcą tak być nazywane. To jest sprawa bardzo indywidualna i dlatego warto też zapytać, jeżeli kogoś poznajemy, hej, ale jak chcesz, żebym się do ciebie, jak chcesz, żebym się do ciebie zwracała na przykład. Te różnice w definicjach i w terminach też zależą od semantyki danego języka, dlatego w języku angielskim na przykład z różnych względów możecie się też spotkać z określeniem disabled i jest to ok, a czasami people with disabilities i to też jest ok. To jest jakby głęboki temat, który też ma związek z historią aktywistyczną, jaka odbyła się, czy miała miejsce w danym kraju. W krajach anglojęzycznych, ponieważ ta historia jest bardzo bogata, to też jakby to zróżnicowanie jest duże. Natomiast my w Polsce staramy się jakby stosować to konwencyjne podejście, czyli albo osoba z niepełnosprawnością, albo osoba z niepełnosprawnościami. I teraz podsumowując, w naszej książeczce chciałyśmy zaprosić użytkowników i użytkowniczki do dialogu. Chciałyśmy im pomóc ustalić ich poziom wiedzy i przede wszystkim jeszcze bardziej zachęcić do tego, żeby tę wiedzę rozszerzali i pogłębiali. Ponadto przy pomocy różnych ćwiczeń też chciałyśmy pokazać, że problem dyskryminacji czy nierównego traktowania osób z niepełnosprawnościami to jest problem powszechny i systemowy i warto zacząć zmianę od siebie, ale na tym ta zmiana nie powinna się kończyć. I po trzecie, chciałyśmy też dać taki zasób pojęć i definicji po to, żeby używając określonych terminów, używać je prawidłowo. I cała książeczka, chociaż dotyka poważnych spraw i skomplikowanych, jest zrobiona w taki sposób, żeby od strony takiej wizualnej i też takich różnych skojarzeń była zaskakująca, żeby wytrącała z takich utartych skojarzeń, żeby inspirowała do działania, ale też do przemyślenia sobie różnych spraw. Tutaj właśnie pokazałam parę kolejnych stron. Podsumowując, przede wszystkim jest to książeczka dla młodych ludzi, która tych młodych ludzi traktuje poważnie, tak? Traktuje jako partnerów do rozmowy. Intencja była taka, żeby przekazując wiedzę i pokazując, jak można działać, zachęcić młodych ludzi do tego, żeby nie byli obojętni na to, co się dzieje dookoła nich. Wreszcie podejście takie dydaktyczne jest elastyczne. Każdy może, nawet młody człowiek, może sam popracować z książeczką, pobawić się, ale jeśli ktoś ma taki pomysł i chciałby książeczkę użyć na zajęciach w jakimś modelu edukacji nieformalnej, czy nawet w klasie, to taka książeczka będzie doskonałą pomocą i inspiracją. Od strony użytkowników też staramy się to jak najbardziej ułatwić, bo książeczka będzie dostępna w wersji papierowej i będzie też online. Już niebawem, bo w przyszłym tygodniu będzie drukowana. Tak, bardzo się cieszymy na tą premierę książeczki. A jeszcze wracając do tego pytania, co ty możesz zrobić w sensie w waszej pracy, w jaki sposób możecie użyć tej książeczki, to dobra wiadomość jest taka, że już niebawem udostępnimy parę scenariuszy działań, które są oparte na książeczce i inspirowane nią, ale też jak pokazuje nasze doświadczenie i jaki feedback dostajemy od osób, które pracowały z innymi naszymi interaktywnymi książeczkami, wiemy od nich, że właściwie w bardzo łatwy i fajny sposób można na ich podstawie stworzyć swój własny autorski pomysł. Także też Was do tego zachęcamy i na pewno będziecie mieli z tym przy okazji tego dużo frajdy.
To teraz tak konkretnie, jak możemy ze sobą razem współpracować? Planujemy wysyłkę publikacji do waszych bibliotek i w tym celu prosimy was o przesłanie zgłoszeń. Jeśli ktoś jest zainteresowany większą liczbą, bo nam nie chodzi tylko o wysyłanie egzemplarzy pokazowych po to, żeby były na stanie w bibliotece. Nam chodzi o to, żeby młodzi ludzie zainteresowani mogli sobie taką książeczkę wziąć, popracować, więc nie bądźcie skromni, nie bądźcie skromne w informowaniu nas o waszym zapotrzebowaniu. Jest możliwość wysyłki większej ilości. Po drugie, pod koniec listopada będziemy taką wysyłkę realizować. I co potem? Po listopadzie, w grudniu i w styczniu chcemy was zachęcić do tego, by coś z tą książeczką zrobić. Czyli jak mówimy o tym, że zmiana sama się nie zrobi i że wy też możecie się przyczynić do tego, by inaczej młodzież zaczęła patrzeć na osoby z niepełnosprawnościami, to możecie chociażby zrealizować takie zajęcia. I to nie będzie takie trudne, bo tak jak Magda wspomniała, przekażemy wam scenariusze. Ja też wybieram się na kongres bibliotek niebawem, więc jeśli ktoś z was będzie na tym kongresie, to zapraszam do rozmowy. Chciałybyśmy, żebyście zrealizowały swoje zajęcia, działania w bibliotekach i przesłały nam relacje. Trzy najciekawsze relacje będziemy w stanie nagrodzić. Jako taką zachętę przewidujemy kupony do Empiku, tak żeby każda z was mogła się nagrodzić w taki sposób, jaki sobie najbardziej życzy. W przyszłym tygodniu opublikujemy regulamin konkursu, więc wszystkie detale będziecie mieć do dyspozycji. A póki co to wszystko z naszej strony. Chętnie odpowiemy na wasze pytania i zachęcam serdecznie do tego. Tak, dziękuję Moniko i Magdo za prezentację. Ogromną dawkę wiedzy na temat, który nie jest powszechnie znany również naszym uczestnikom i uczestniczkom. Część osób oczywiście już coś wie, niektórzy dużo, niektórzy średnio pamiętamy, natomiast no, każdemu z nas, każdej z nas się przyda rzeczywiście takie usystematyzowanie wiedzy i to nowe spojrzenie i właśnie to wszystko, co sprawia, żebyśmy i byli więcej, bardziej świadomi tego, w jakiej sytuacji pozostają osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnościami. Właśnie to jest ten nawyk językowy, nad którym naprawdę bardzo trzeba pracować, żeby starać się, żeby wszystkim nam było lepiej. Pytanie, mówiłyście, że książeczka będzie dostępna online. Czy to znaczy, że będzie to wersja w pełni interaktywna z możliwością realizacji online podanych zadań? To może ja odpowiem. To jest dobra sugestia, bardzo ciekawe. Szczerze powiedziawszy, do tej pory tego nie przewidziałyśmy, ale pewnie to jest dobry kierunek, żeby rozszerzać funkcjonalność i żeby też i online książeczka była dostępna. Bardzo dziękuję za to pytanie i sugestie. Pomyślimy o tym. Zgłaszać się do konkursu. Tutaj ja może powiem, ponieważ zajmuję się portalem www.biblioteki.org skierowanym do bibliotek w Polsce, głównie publicznych, ale też nie tylko, ponieważ inne biblioteki też czasami z różnych akcji w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego korzystają. Więc tak, wszystkie informacje na temat tej akcji, na temat tego konkursu opublikujemy na portalu www.biblioteki.org. Również informacja znajdzie się na Facebooku Programu Rozwoju Bibliotek, być może też na Facebooku Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wydaje mi się, że tak właśnie zrobimy, że tymi dwoma kanałami, tymi trzema właściwie, bo portal biblioteki.org i właśnie dwa portale społecznościowe, czyli dwa nasze konta na Facebooku są takimi naszymi
kanałami informacyjnymi, którymi staramy się przekazywać jak najwięcej informacji do przede wszystkim do bibliotek, ale nie tylko. Także to będzie tam. Natomiast jeśli chodzi o termin, tutaj na slajdzie padła data 15, ale wydaje mi się, że tak z naszych rozmów wynika, że jednak tego chyba dzisiaj nie ogłosimy i to będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, prawda? Nie wiem, czy Moniko, mogłabyś powiedzieć, czy tak planujecie przygotowanie tych informacji tak na 100% w poniedziałek, we wtorek? Najpóźniej we wtorek, gdyby zaszły jakieś nieprzewidziane trudności, ale chcemy właśnie ruszać jak najszybciej, żebyście jeszcze na początku grudnia mogły dostać tę książeczkę. Następne pytanie, co jeżeli nie jesteśmy biblioteką? Czy możemy zamówić książkę dla pracowniczej grupy wspierającej w naszej korporacji osoby z niepełnosprawnościami? Czy program skierowany jest tylko do bibliotek? Nie, program nie jest skierowany tylko do bibliotek i oczywiście bardzo chętnie również, Magdaleno, Wam wyślemy takie książeczki. Tylko jedną rzecz chciałabym podkreślić, że zasadniczo książeczka była tworzona dla nastolatków, czyli mniej więcej młodzieży, dzieciaków w 7., 8. klasie szkoły podstawowej i 1. klasie liceum. Oczywiście to nie jest tak, że dorosły nie może zająć się danymi kwestiami, bo starałyśmy się też zrobić to w taki sposób, żeby każdy mógł dla siebie coś wynieść, ale też polecam, by zwrócić na to uwagę, czy to się będzie po prostu nadawało i będzie ciekawe dla tej konkretnej grupy. Pytanie, które dość często pada w przypadku różnych propozycji, akcji, które Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z partnerami organizuje dla grupy bibliotek publicznych. Biblioteki publiczne są naszym od dawna partnerem takim bezpośrednim i większość naszych działań skierowanych jest właśnie do tej grupy. Natomiast czy mogą w tej akcji uczestniczyć biblioteki szkolne? Tutaj już podpowiadam, że nasze działania z bibliotekami publicznymi też jakby wynikają z tego, że w tych bibliotekach są organizowane różne wydarzenia, różne spotkania, różne warsztaty, do których ma dostęp ogół społeczności, prawda? Czyli jakby wszyscy niezależnie od wieku są to biblioteki otwarte. W przypadku bibliotek szkolnych tak nie jest. Natomiast jakby jeżeli biblioteka szkolna organizuje również dla uczniów szkoły, dla dzieci, dla młodzieży jakieś zajęcia, no to być może również mogłaby skorzystać z takiej możliwości, żeby właśnie wokół tej książki takie po prostu zajęcia, takie warsztaty przeprowadzić. I jak myślicie, czy... Z naszej strony nie widzę żadnych przeszkód. Biorąc pod uwagę grupę docelową, do której kierowałyśmy naszą książeczkę, to bardzo się cieszymy, że ktoś z bibliotek szkolnych jest tym zainteresowany. Nie ma żadnych przeszkód. Widzę też taki komentarz, jako pracownik biblioteki szkolnej planuję wziąć udział w akcji i warsztatach, uważam, że biblioteki szkolne jak najbardziej się nadają. Także to jest troszkę komentarz do tego, co powiedziałam, że niektóre może biblioteki szkolne działają tak bardziej, mniej otwarcie, angażują się w różne projekty troszkę wykraczające poza ich ścisłą działalność, natomiast część bibliotek szkolnych jak najbardziej wykracza, jest bardziej otwarta i oczywiście w tym przypadku będziemy oczywiście brać pod uwagę potrzeby tej grupy. Pracuję w bibliotece w szkole podstawowej. No właśnie, super, no właśnie, to cieszymy się, że jest też odzew. Tutaj też komentarz, przewijam sobie ten czat, żeby nic mi nie umknęło. Myślę, że dobrze byłoby przedłużyć o miesiąc zakończenie realizacji zadania, bo grudzień i styczeń jest bardzo zapracowanym czasem w bibliotece. Tu myślę, że na pewno pomyślimy o tym. Dziękujemy bardzo, Alicjo, za tę sugestię.
Jeszcze się wewnętrznie nad tym terminem zastanowimy i też chciałybyśmy, żeby ta akcja znalazła no jak największą, nie wiem, jak największy odzew w bibliotekach i żeby się przełożyła na wartościowe działania, żeby ten temat miał szansę zaistnieć i w świadomości społecznej i rozszerzyć tą świadomość. Tu już wszyscy jakby mamy świadomość tego, że to jest ważne, natomiast niekoniecznie to może być oczywiste dla mieszkańców, więc na pewno będziemy się starać, żeby przyjść Państwu, przyjść Wam z pomocą, żeby to było jak najbardziej dogodne. Współpracuje z Polska Akcja Humanitarna, z Polską Akcją Humanitarną, która skupia się na edukacji globalnej, więc temat niepełnosprawności również będzie bardzo dobrym tematem do rozmów. Tutaj komentarz od Anny. I następny. Ja pracuję w szkole specjalnej i nawet w niej widzę potrzebę prowadzenia takich zajęć, bo nasi uczniowie też się nawzajem stygmatyzują i widzą wśród siebie lepszych i gorszych. I tu jest rzeczywiście taki przykład, który w sposób dobitny pokazuje, że szkoły również mogą jak najbardziej bardzo wiele zdziałać wokół tego tematu, ponieważ no już z samego swojego działania mają wiele doświadczeń, obserwacji i na pewno ta książka bardzo, bardzo wiele dobrego mogłaby tutaj zdziałać. Myślę, że jakby szeroko na tyle to problem nierównego traktowania osób z niepełnosprawnością jest tak szeroki, że połączenie sił i działanie w takiej szerszej koalicji może tylko wyjść na dobre. Więc jakby jeśli ktoś dostrzega potrzebę jakby realizacji zajęć w tej konkretnej placówce, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci. Ciekawe jest też to, że z naszego doświadczenia widzimy, że w każdej grupie mniejszościowej dochodzi do tworzenia się różnych grup interesów, co często też wynika z różnych potrzeb osób i też dochodzi do pewnej takiej hierarchizacji, więc jakby sytuacja w tej konkretnej placówce to zwykła socjologiczna sytuacja, a nie akurat jakiś wyjątek, więc o tym też warto porozmawiać. Może Magda, powiesz trochę o takiej hierarchii też w środowisku osób z niepełnosprawnościami. No dokładnie, to znaczy nie będę otwierała tego tematu, bo nie mamy już czasu tak dużo, ale to, co Monika powiedziałaś, jakby podsumowuje, jest jakby takim dobrym podsumowaniem. To znaczy to, co Edyta napisałaś, to jest pewne zjawisko, które no widzimy nawet w ruchu aktywistycznym osób z niepełnosprawnościami. Ten rodzaj różnych hierarchii czy podziałów ze względu na różne niesprawności, ruch aktywistyczny niestety nie jest wolny też od jakiejś takiej wewnętrznej dyskryminacji. To są pewne mechanizmy, które powstają z różnych powodów, ale część badaczy dowodzi, że jednym z takich powodów jest to, że jakby stale ta norma większościowa jest tak silna i tak bardzo jakby wiele osób chce się dopasować do tej normy, że no często kończy się to bardzo negatywnymi właśnie zachowaniami, również w stosunku do osób, z którymi teoretycznie powinniśmy jakoś budować koalicję, czy mieć poczucie jakiejś wspólnoty. Dziękuję Magdo, Moniko za Wasze komentarze. Jeszcze przypomnienie, może warto, ponieważ niektórym mogło to umknąć, niektórym naszym uczestnikom, uczestniczkom, kiedy książka będzie dostępna online? Myślę, że pakiet informacji, czyli informacje o konkursie i książkę online uda nam się sfinalizować w przyszłym tygodniu. Dziękujemy Agnieszko za prowadzenie webinarium. Dziękujemy serdecznie też za Waszą uwagę i za możliwość inspirowania się nawzajem. Serdecznie dziękuję również. Ogromną dawkę pozytywnej energii od Was dostałam.
bardzo serdecznie dziękuję naszym dzisiejszym ekspertkom za prezentację, za podzielenie się z nami swoją wiedzą, za wszystkie te informacje, które otrzymaliśmy dzisiaj podczas dzisiejszego spotkania, a przypomnę, rozmawialiśmy o osobach z niepełnosprawnościami. Naszymi ekspertkami były Monika Mazur-Rafał i Magdalena Szarota, reprezentujące Fundację Humanity in Action Polska, a ja nazywam się Agnieszka Koszowska, reprezentuję Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Już niedługo opublikujemy informacje o konkursie dla bibliotek. Bardzo zachęcamy do zaglądania na nasze strony, śledzenia naszych Facebooków. Już niedługo taka informacja powinna się pojawić i również nagranie naszego webinarium pojawi się na kanale YouTube Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i informacje o tym nagraniu również znajdzie się w serwisie www.biblioteki.org. Jeszcze podaję dane kontaktowe do Moniki Mazur-Rafał i do mnie w przypadku pytań dotyczących akcji. Bardzo prosimy o kontakt. A tymczasem jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym dzisiejszym webinarium i zapraszam na kolejne spotkania.